Co mówiłem, że motocykl jest perfekcyjnie wykonany, że możesz tutaj liczyć na bardzo mocne hamulce, na wiele systemów wspomagających, to mówiłem o ABS-ie. Ten ABS oczywiście, to nie chodzi o ten znaczek, ale to sygnalizuje, że ten ABS jest. Potężne hamulce, przykręcone w sposób do niedawna charakterystyczny dla motocykli sportowych i one są naprawdę dobre w MT-09, chwalone przez testerów. W MT-09 Tracer na pewno też się sprawdzą. Osłony dłoni, handbary z rozbudowanym deflektorem od wiatru, tutaj z rozbudowaną ochroną samych dłoni, to są masywne elementy, za które można próbować nawet podnieść z ziemi motocykl. Tutaj silnik doskonale znany z MT-09 o tej samej mocy, o tych samych parametrach. Dalej, z tyłu hamulce zastosowane firmy Nissin. Wydech cały czas umieszczony nisko po to, żeby ten środek ciężkości był jak najniżej. Tutaj zauważysz jeszcze jakieś elementy przewody. To są oczywiście pewne rzeczy stosowane w układzie ABS. I motocykl posiadający rozbudowany system owiewek i mocno zaawansowaną aerodynamikę, to powoduje, że pomimo iż nie jest tak rozbudowany jak olbrzymie turystyki, zapewni naprawdę dobrą ochronę od wiatru i warunków atmosferycznych w podróży. Ciekawym jest jeszcze elementem stopka centralna, która jest tutaj standardowym wyposażeniem tego motocykla. Ona umożliwia skromny serwis tego motocykla w długich trasach, czyli nasmarowanie łańcucha, ewentualnie jakąś potrzebę wulkanizacji ogumienia, łatwiejsze parkowanie obciążonego motocykla na złej nawierzchni. Motocykl, tak jak już mówiłem Tobie, ma dwa oblicza i tak jest oferowany i rzeczywiście jest produktem uniwersalnym. Według niektórych zauważają duże podobieństwo tego sprzętu do motocykla Fazer. Niektórzy mówią, że to jest następca TDM-ki, a prawda jest taka, że to jest zupełnie nowy produkt odpowiadający potrzebom klientów dzisiaj, nie kiedyś, dlatego to nazywa się MT Tracer, a nie TDM, nie Fazer, chociaż widać, że to jest Yamaha, kocie oczy w pewnym sensie zostały zachowane. Tutaj jeszcze będzie widać, jeżeli będzie można ten element pokazać, światła LED-owe postojowe. Nie wiem, czy ten element jest widoczny, ale one są oczywiście w technologii LED-owej. I to, co mówiłem, ale powtórzę, bo w technologii LED-owej wykonane są całe lampy, czyli elementem świecącym również w światłach mijania, światłach drogowych jest dioda LED. To powoduje oczywiście większy snop światła, lepsze doświetlenie drogi, mniejszą awaryjność tego rozwiązania i nie wymaga żadnych wymian. I tutaj rzeczywiście ten motocykl ma przez to, że zastosowano technologię LED-ową, ona zużywa mniej energii, można tutaj w tym motocyklu doposażyć go w więcej akcesoriów zużywających prąd, takich jak nawigacje, dodatkowe światła, nie wiem, grzanie manetek, grzanie foteli itd., bo tego prądu jest znacząco więcej, tego prądu do wykorzystania na akcesoria. I w momencie, kiedy uruchomimy go, to startują światła LED-owe do jazdy na co dzień, czyli światła drogowe bądź światła mijania. Zobaczcie na barwę tych świateł, one naprawdę robią wrażenie, wyglądają jak nowoczesne, bo takie są.